Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane i śpiewane. Aleksandra Piguła. Randka z codziennością. Siostrze Renacie. A może by tak z własnym życiem umówić się na randkę? Z każdą minutą i godziną zachwycać się porankiem, w południe iść na dobry obiad. Z uśmiechem, z łezką w oku pokochać w sobie ład i porządek, najbardziej święty spokój. Wieczorem z książką przy dobrej kawie, a może lampce wina, pomyśleć, jakie to życie ciekawe. Nie warto go przeklinać. Nocą przytulić się do myśli, namiętnych jak pocałunki. Wyzbyć się żalu i nienawiści, nie mieć pod górkę, lecz z górki. Smakować wiosnę, lato, jesień, zimę i śpiewać pod prysznicem tak głośno, aby każdy usłyszał, jak piękne może być życie. Czytał Bogdan Dmowski.